I naturalnie oni to są bardzo cwani. To takie rzeczy się robi. Tak to wygląda. Tutaj zegarki chodzą całkiem inaczej. Terminy są niedotrzymywane i musisz to przyjąć na klatę. A dzieci jak dadzą radę, to przeżyją, jak nie, no to nie przeżyją. I to jest taki może makabryczny przykład, ale to jest Czarna Afryka. Tu nie ma miejsca na sentymenty, nie ma miejsca na jakieś tam wielkie emocje. Tutaj. Pięknie wyglądasz w tych bananach. Szukamy już od dłuższego czasu, myślę tak od 10-12 lat, miejsca do życia, w którym chcieliśmy zostać i było bardzo dużo ciekawych miejscówek. Za każdym razem zakochiwałam się w następnym kraju, który zwiedziliśmy i naszym ostatnim wyborem była Bułgaria chyba, Turcja i cokolwiek innego. Mamy już wszystko za sobą i tak myśleliśmy, że zostaniemy tam, ale zaczęliśmy jeździć do Afryki od paru dobrych lat i coraz głębiej w Afrykę i coraz bardziej zaczęła nas fascynować Czarna Afryka i dlatego wylądowaliśmy w Gambii. I jesteśmy tutaj ponad półtora roku, dwa lata pobudowaliśmy się tutaj i mamy taki mały domek i po prostu staramy się tutaj ogarnąć to wszystko dookoła i staramy się wstawać rano, jak się budzimy, a nie na zegarek. I to jest chyba to najważniejsze. Nie udało nam się do dziś. Nie dlatego, że wzięliśmy siebie samego jako bagaż ze sobą i nie potrafiliśmy tego zmienić, po prostu tutaj zegarki chodzą całkiem inaczej. Terminy są niedotrzymywane i musisz to przyjąć na klatę. Idziemy do domu. Piękny jest ten dom. O matko. Zbudowany w formie Dalasi, czyli tej monety, tych domów Dalasi tradycjonalnych. One są regularnie, Dalasi jest siedmiokątowy, bardzo ciekawe. To trzeba najpierw umieć wyliczyć. Nie wiem, skąd Gambijczycy wpadli na pomysł. Przy 95% populacji analfabetów na to, żeby zrobić monetę w takiej formie. Do dzisiaj nie wiem, muszę się z kimś skontaktować, będę to robiła, żeby wiedzieć, dlaczego taka moneta w takiej formie. Ja przypuszczam, że to ma tutaj po prostu z jakimiś fazami zachodu słońca, z ogrzewaniem tego, z użytkiem. Na pewno ma jakiś sens, to na pewno nie jest przypadkowe. I oni tak właśnie to budują i my zrobiliśmy tutaj sobie ten dom absolutnie w formie takiej wantaby, czyli altany, z tego powodu, że jak przychodzi naprawdę bardzo gorący czas i tutaj przewiewa tą budę. Ale to czuć. Tak, wchodzimy i jest naprawdę fajnie, tak. Chłodno, tak. Jest ten cień, masz dużo cienia, okna naokoło, nie? A jednak masz dużo cienia, bo tak normalnie, nie? Jak wiele tych domów jest budowanych w ogóle bez okien albo bardzo małe okna, a tu masz duże okna, a jest chłodno w środku. Tak, tak. I co do tego, naturalnie wysokość dachu, tutaj oni kryją często dachy, my chcieliśmy kryć szylfem, czyli słomą, zamiera tutaj naturalnie ten handwerk, te umiejętności tych ludzi i oni, no, przełożyliśmy teraz na dekę, deka jest tutaj strasznie popularna, ale też droga, największym faktorem kosztownym budowania domu jest dach w Gambii. Drzewo jest, to jest mahagoni z powodu na problemy z termitami, czyli musi być twarde drzewo, mocne i to, że ono tak powoli rośnie w Afryce, to jest w południowym Senegalu, w Kazamas, w Gambii jest absolutny zakaz wycinania tego drzewa, ale naturalnie te firmy transportowe drzewne skądś tam zawsze na tną tego drzewa przywożą. To jest taki biznes, tu chodzi o miliony. Chińczycy tak samo wywożą tutaj tonami, setkami ton red tymba, czerwony mahoń do siebie i naturalnie robią tam wtedy, na pewno znasz te też katłuki typowo chińskie. One są nie czerwone. Z chińskiego drzewa, one są z Afryki. Afryka jest tutaj tak wyzyskiwana, jest tak okradana z wszystkiego. Piasek jest tutaj pierwszym tym, to też jest wywożone tutaj. No i naturalnie ten, dlatego to się tutaj buduje z tego. Druga tendencja momentalnie od 10 lat w Gambii, w Afryce ogólnie, tutaj w West Afryce, jest budowanie konstrukcji dachowej z metalu, tak, żeby po prostu zapobiec tych inwazji termitowych. Każde drzewo, które tutaj się używa gdziekolwiek w domu, wewnętrzne i na zewnątrz, jest pryskane chemią, żeby nie było tego, tej, tej,
tej naiwności, że tutaj tak to sobie rośnie, nie. Tutaj jest bardzo dużo używanej chemii we wszystkim, oni o tym wiedzą, oni używają. Używają tak zwanego snajpera, który jest już od 10 lat zabroniony na świecie, ogólnie w Europie. Koniec tego roku jest też wprowadzony, jest zabroniony w Afryce, także myślę, że może coś z tego będzie. Nie wiem, jaki to jest insektycyd i nie wiem, jakie ma skłonności zmian genologicznych, ale jest u nas już od, nie wiem, 20 lat zabroniony. Także to jest tu też taki rynek, Afryka jest takim trochę zapomnianym rynkiem, tu wszystko się sprzedaje i wszystko się jeszcze przywozi. Wszystko wolno. Rzeczy, które u nas są już od 30-40 lat zabronione. Jedną rzeczą, na przykład ciekawostka, jest Contagan, medykament, który na pewno znacie, firma Grünthal w Niemczech, w Leverkusen 40 lat temu wyprodukowała środek przeciwbólowy dla kobiet ciężarnych. Te kobiety i robili badania i wszystko było wspaniałe i po badaniach poszedł ten środek na rynek. Powstała z tego tak zwana generacja Contagan, dzieci, które nie mają koniczyn. Na pewno jakbyś można było poszerzować. To jest też taki... I co się okazało, 10 lat temu znalazłam tutaj na taki artykuł na rynku, że faktycznie ten Contagan, który został, ta firma poszła w plajtę, oni musieli się zapłacić miliardy, państwo płaciło za nich odszkodowania tej generacji tym dzieciom, które teraz mają 50 lat. To są te dzieci, które po prostu potrzebowały nowe miejsca pracy, przygotowane dla ludzi bez rąk, bez ramion, tylko z rękami, na przykład bez koniczyn i ten środek przeciwbólowy, Contagan, pod inną nazwą, sprzedaje się w Afryce. Dziś. No to pozostawię to bez komentarza, bo po prostu to... To są takie, wiesz co, rzeczy, które trzeba łyknąć tutaj, nie? To trzeba po prostu łyknąć, to trzeba tak sobie... Wiesz co, to na przykład na temat chemii, tutaj używania chemii. Tu jest łazienka nasza. Ale jaka fajna, duża łazienka. I tak fajnie, nie? W takim trójkącie. Tak, bo wykorzystaliśmy tutaj trójkąt grunsztyku, czyli gruntu. I tu jest częściowo całun, fence, płot do drugiego i naturalnie wykorzystana duża łazienka. Jak to łazienki są tutaj bardzo, bardzo uczęszczane, ponieważ 5 razy dziennie się kąpiesz tutaj. Też w czasie gorącym potrzebujesz się otworzyć okno na zewnątrz. Bo... Ale jaka fajna dekoracja, popatrzcie, jakie to jest super. Piękne, ze starego drewna, takiego pewnie, który znaleziony na plaży. O, dziękuję właśnie. Tutaj okienko mi Beata otworzyła, tak więc mam tu, mogę wam pokazać. I tutaj wiszą jej skarby. Bardzo fajne. No taki miejscowa, pewnie sztuka gdzieś kupiona u kogoś, a może zrobili sami, nie wiem, może potem się dowiem. Bardzo fajna łazieneczka. Ja myślałam, wiecie, no swoim myśleniem, że mówię, o jakie fajne okna, coś tam, ale no to są okna, ale te okna są bez szyb. To jest tylko moskitiera. Tak. Ona jest otwierana naturalnie, żeby zamknąć zewnętrzne lady, które się zamykają, metalowe, żeby zabezpieczyć dom, jak wyjeżdżamy na dłuższy czas. A z powodu, dlaczego zrezygnowaliśmy z okien? Z bardzo prostej sprawy. Stwierdziliśmy, że najniższa temperatura w Gambii jest 20 stopni w nocy i my tej izolacji tu nie potrzebujemy, jest po prostu ciepło wystarczająco. Jedyną rzecz, którą musimy to robić, to naturalnie mamy te moskitiery ze względu na moskity i przede wszystkim na wady i owady i gady, ponieważ mamy tutaj żmije też. Nie, tu są dwie żmije, ota jest, kobry są, czarne kobry, różne i trzeba po prostu uważać, żeby te gady nie weszły do domu, dlatego się zamyka często drzwi, a okna są po to, żeby zabezpieczyć. Przychodzi czas krótko przed porą deszczową, w której zjawia się tutaj miliony waszek, które umierają w jedną noc. I jeżeli nie ma szansy, musisz albo zgasić wszędzie światło, żeby one nie szły do środka, te zwierzęta, albo po prostu masz miliony waszek, które się rozpryskują. One się umierają, rozpryskują na ziemi i to jest taka tragedia, tego po prostu nie umyjesz i musisz namalować na nowo. W Gambii jest tradycjonalne to, że się raz w roku maluje dom. Z prostego powodu żadna industria, żadna firma światowa nie jest w stanie zatrzymać tej wilgotności powietrza i tych deszczów trzymiesięcznych i żadna farba tego nie potrafi i żaden dach
i nic tego nie zatrzyma. Dlatego wszystko jest malowane z wokół. Przede wszystkim dolne części domów. Od środka często dużo rzeczy jest, 90% wszystkich domów jest nie jest zabezpieczona i woda leci w jakimś tam ogół zawsze do domu, ale tutaj to nikogo naturalnie nie przeszkadza. Także to są takie rzeczy, po prostu wartości, które żeśmy tutaj pozbierali od ludzi, którzy mieszkają tutaj dużo czasu, albo na plaży, albo w mieście i stwierdziliśmy, że zrezygnujemy z okien z tego powodu, po prostu Gabijczycy kochają okna, kochają szkło, kochają luksus, szkło jest luksus i każdego, kogo stać na okna robione z profili aluminiowych, plastiku tutaj jeszcze nie znają, te okna są statusem luksusowym, nie? Także jak ktoś kogoś stać na okno, to tylko, że okna tutaj mają taki bardzo kiepski system. Tutaj nikt nie szuka tam jakiegoś, jakichś walorów, nie wiem, szybkiej obsługi tych okien. One są tak skomplikowane, jeżeli chodzi o formę czyszczenia, że po 2-3 latach już nie dasz rady przesunąć te elementy. Elementy są przesuwane, one są tak brudne, bo tu jest tyle kurzu, że po prostu tego już nie obsłużysz. I one tak później zostają w tej formie, w tej pozycji, tak, do końca życia. Cement zamieszać, piachu namieszać, to tak. Proszę ja bardzo. Ja już to robię od 20 lat, wiesz, jak już nie przeszło. Myśmy z Pawłem powiedzieli, okej, okay, skończymy to jedno, mieszkaliśmy, sprzedamy i później nie daj Boże, żeby kupić nowe. No i kupiliście nowe. Po 3 miesiącach Paweł już nic nie wiedział, ja zaczęłam szukać po internetach nowych budów. No proszę. Prawdziwa kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Lekarz tam coś przepisuje, one i tak czasami nie mówią nawet tym samym językiem. No i wtedy dostaje tą receptę, idzie do apteki i ten HCHC, ten aptekarz jest tą osobą, która mi daje medykamenty. No i ona wtedy te bierze i te je. I te dzieci dostają. To jest ten problem. Problem jest taki, że w Gambii są dwie sale porodowe, dwa szpitale prowadzące naturalnie przez białych, które są w stanie zrobić cięcie cesarskie, które naturalnie powinno być zrobione na terminowane. Albo po prostu na wypadku, powiedzmy, jak to się mówi, zastopowania ciąży, wtedy na to się indykuje też cięcie cesarskie, ale ten problem jest tutaj taki, że tych kobiet jest tyle, które nie mają żadnego pojęcia i nie wiedzą, kiedy zaszły w ciąży i kiedy powinno być miały cięcie cesarskie w razie. Nikt tego nie jest w stanie zdiagnostykować i z tego powodu te sale są non-stop zajęte. Te kobiety non-stop pochodzą, non-stop są myte, non-stop wyjeżdżają następne. Nie ma takiej porządnej diagnostyki prenatalnej dla dzieci ani dla matki, żeby powiedzieć, ok, teraz jest naprawdę moment, żeby to dziecko wyciągnąć, albo poczekajmy, jeszcze może urodzi spontannie. I z tego powodu brak tych miejsc, też sal porodowych, no i druga sprawa naturalnie finansowa. My tutaj mamy dużo kobiet, które pracują u białych tutaj, mają wielki plus, bo one non-stop są w ciąży też, to mają najczęściej taką protection, mają taką szansę, że ten biały, ta rodzina, o której ona pracuje z tym brzuchem, weźmie i zabierze ją do lekarza, żeby miała szansę. To jest sensu, tak jest. Ja właśnie mam takie tutaj wrażenie, że oni są tak strasznie mili, do nas aż tak nienaturalnie mili, bo jakby ten biały człowiek to jest takie chodzące dobro, rozumiesz? Bo my mamy pieniądze, bo my im możemy pomóc w różnych jakichś pewnie tego. Tak, to jest szansa naturalnie na jakąś... No mieliśmy tutaj krótko temu, powiem taką sytuację, obudziliśmy się rano, 5 rano i słyszymy, że ktoś płacze, dziecko płacze częściej. Większe dzieci, tym bardziej, nimi się nikt nie zajmuje i coś do czego doszło? Okazało się, Paweł wyszedł w końcu, bo gacie wyszedł na dwór i się okazało, że na dworzu 20 metrów stąd, na tym wolnym kawałku siedzi chłopak i wyje. I wyje, tak strasznie płacze, aż normalnie się zanosi, jest prawie nieprzytomny z tego płaczu. No i Paweł poszedł się pytać, co się stało, on mu pokazał swój palec, miał flegmonę na palcu, prawie naprawdę strasznie zapalenie takie głębokie. I Paweł mówi, ja cię wezmę, zabiorę do szpitala. Matka mieszka parę metrów dalej. Żeśmy naturalnie dochodzili, dlaczego tak jest. Paweł go zabił do szpitala. Doszło do tego, że trzeba było zapłacić wstępnie tam powiedzmy 6 euro za pierwsze medykamenty, za pierwszą diagnozę. I skierowano go na operację, trzeba było to otworzyć, ten palec, bo trzeba go obciąć i wskazując naturalnie ważny palec. No i do czego? I Paweł pojechał do, i zapłacił te pierwsze tam, powiedzmy te 6-7 euro, ale i mówi do niego, słuchaj, mówi, ja nie mogę teraz zdecydować na temat tej operacji, muszą rodzice zrobić, oni muszą wydać swoją zgodę na operację. No i przyjechał tutaj do wsi i mówi do tego ojca,
Mówi, słuchaj, mówiłem, zawiozłem twojego syna do szpitala, bo tutaj tak strasznie płakał. No i on bardzo podziękował. Bardzo podziękował Pawu. Mamy naturalnie wielki tutaj taki respekt, ludzie mają przed nami, bo wiedzą, że jeżeli będzie potrzeba, to my pojedziemy z nimi do szpitala. Mieliśmy ostatnio dziewczynkę, która amputowała sobie palec i nie mogła jeździć codziennie do szpitala na nowe bandaże, na nowe ten. A tutaj higieniczna sytuacja jest tak straszna, że oni po prostu na to nie zwracają uwagi i mogło dojść do wielkiej infekcji. I myśmy, ja tu przychodziłam, faktycznie przyjeżdżałam dwa razy, co dwa dni przyjeżdżałam tutaj, żeby jej ten palec przewinąć. Palec zaschł, wyleczył się, jest okej. Tam jest ten opuszek palca jest amputowany, ale nie doszło do jakiejś wielkiej infekcji, nie? To już było super. Ale oni tego tutaj nie mają. My mamy taki, oni mają wtedy taki wielki dług wdzięczności z jednej strony, z drugiej strony myślę, że to jest takie ludzkie, byśmy wszędzie to zrobili, obojętnie gdzie byśmy byli. Wszędzie. Ja myślę, że to jest absolutnie. Zasady humanitarne są na całym świecie takie same. Naturalnie nie możemy nikomu dać tutaj kupić auta albo dać mu jakieś tam sobie życie, ale pomoc humanitarna w takich sytuacjach ma priorytet, nie? Z każdej strony. Czy jestem tu, czy gdziekolwiek, to takie rzeczy się robi. Tak to wygląda. Na temat opieki zdrowotnej w Gambii jest temat bardzo, bardzo prosty, bardzo krótki. Tutaj czegoś takiego nie ma. I no, jeżeli są szpitale jakieś takie publiczne, do których się idzie, w tych szpitalach fungują lekarze i jakaś tam służba zdrowia, która jest bardzo, bardzo dumna z siebie i naprawdę oni rządzą tam. Oni profilują się naturalnie w tych białych kiblach. Tak tutaj i wszyscy się z tym zgadzają, i bo w świecie afrykańskim faktycznie pozycja jest bardzo ważna. I oni kochają to też. I jeżeli ktoś nie wie, co ma zrobić, a ma żonę w ciąży i chce, żeby cały świat wiedział, że on się o nią toczy, to on idzie do szpitala raz w tygodniu. Tam jest telewizor, tam się idzie, tam się siedzi, dużo tam się nie dzieje, ale jest naturalnie, to jest zawsze kwestia kasy. Dojście, zarejestrowanie się w takim szpitalu, powiedzmy z obciętym palcem, kosztuje około 2 euro. Się trzeba zameldować tam wtedy, w tym momencie, jeżeli jesteś czarny naturalnie, to płacisz te 2 euro i czekasz na wizytę, lekarz cię obejrzy, mówi, że trzeba ten palec obciąć, bo już jest gangrenowy i po prostu jest już nie do uratowania, masz straszne bóle. W tym momencie przychodzi ktoś inny i mówi do ciebie, że musisz zapłacić za tą operację tyle i tyle, za medykamenty tyle i tyle. To niech będzie powiedzmy tam 2000 dalas, czy tam 16 euro. A jeżeli jesteś biały, to zapłacisz za to prawie 100 euro, tak? Bo oni wtedy od razu podnoszą te stawki. To jest otwarta tajemnica, każdy o tym wie. I w tym momencie musisz sobie kupić naturalnie wszystko na miejscu, w aptece, która jest zaopatrzona w prawie wszystko z darów charytatywnych przychodzących z Europy. Dużo ludzi, dużo firm, dużo szpitali wysyła kontenery i to tutaj kontenery przychodzą dziennie, naprawdę tony środków opatrunkowych, tony medykamentów, tony medycyny, która tutaj jest oddawana oficjalnie, uroczyście w ręce szpitali. W tym momencie wkracza szef szpitala na plan i te medykamenty sprzedaje w swojej prywatnej aptece, która jest w szpitalu. Także w ten sposób to działa. My mieliśmy taką sytuację pół roku temu. Zadzwoniłam do organizacji niemieckiej, która tutaj przysyła kontenery. I my mamy specjalistyczne medykamenty, kartony medykamentów mojego męża, które chcieliśmy oddać zanim będą już nieaktualne i niepotrzebne. I jednym warunkiem, który powiedziałam wtedy, że chciałabym oddać te rzeczy, pod jednym warunkiem, proszę mi zabezpieczyć i zapewnić, zagwarantować, że te medykamenty pójdą for free, że będą za free i nikt nie będzie musiał za to płacić. No i ta pani nie mogła mi tego zagwarantować. Także pół roku temu medykamenty siedzą do dziś, leżą tutaj i mam totalny problem z tym oddać coś dla ludzi, którzy nie mają nic, którzy nie będą mogli sobie te medykamenty po prostu w żaden sposób załatwić, kupić, odjąć od chleba, od ryżu, od worka ryżu, bo ich nie stać na to. Powiem wam taki krótki może przykład, bardzo taki wyjaśniający. W porze deszczowej zachoruje w rodzinie gambijskiej, oni żyją po 30 osób w jednym domu, zachoruje 6 osób na malarię, w tym czworga dzieci, ojciec i matka.
i medykamenty na malarię na jedną osobę kosztują tutaj na całą terapię 12 euro. Oni tych pieniędzy nie mają. Mają, wypożyczą sobie od rodziny na jakiś tam czas te 12 euro i wtedy wchodzi naturalnie dylemat, komu damy te medykamenty, kto ma się leczyć. Naturalnie leczy się ojciec, bo on tą rodzinę karmi. A dzieci jak dadzą radę, to przeżyją, jak nie, no to nie przeżyją. I to jest taki może makabryczny przykład, ale to jest Czarna Afryka. Tu nie ma miejsca na sentymenty, nie ma miejsca na jakieś tam wielkie emocje. Tutaj trzeba po prostu patrzeć, żeby przeżyć. I faktycznie nikt nie by się, żaden człowiek by się tym nie denerwował, ani nie pokazywał palcem na tą rodzinę. Ojciec musi przeżyć, bo on idzie do pracy i on przywiezie następny worek ryżu. Idziemy dzisiaj na spacer. Pokażę Wam taki nasz codzienny spacer, kilka razy dzienny tak naprawdę. Tutaj przez wioskę, chodzimy tu przez takie alejki. Mnóstwo tego tutaj jest, tak więc jest gdzie chodzić. Większość to niestety, albo stety, jakkolwiek to zwał, zależy od punktu widzenia. To opuszczone takie, ogrodzone tylko, ale tam nikt nie mieszka, posesje. Niektóre ktoś coś tam uprawia na niektórych, a niektóre no po prostu stoją odłogiem. Tutaj mamy fajne kozy. Kozy z małymi. O, zobaczcie, jakie kozy są zainteresowane. Bo one nie znają takich małych piesków, nie? Nie wiedzą co i przychodzą się przyglądać. Chodźcie, idziemy. I w tym domu mieszkają ludzie. Tak często ogrodzenia wyglądają tak, jak widzicie, po prostu zrobione z czego bądź. Tutaj na tych palmach kokosowych rosną kokosy, ale te podobno nie są takie smaczne, jak te inne kokosy z innych drzew. To na pierwszy rzut oka wygląda jak marihuana, uprawa jakiejś marihuany, ale to nie jest marihuana. To jest takie ich lokalne warzywko, którego nazwy już nie pamiętam, ale jak najbardziej to jest coś naturalnego. I wprawdzie tutaj niektórzy palą i gdzieś tam na pewno uprawiają, ale nie tu. Widzicie? Świnka z małym prosiaczkiem. Tutaj poza muzułmanami mieszkają też chrześcijanie, różne odmiany chrześcijan. No i oczywiście oni jedzą wieprzowinę, ale są też dzikie świnie. Zdarza też się, że muzułmanie jedzą świnki, no bo po prostu jak nie mają co, to jedzą. Tak samo jak piją alkohol. Potem przeproszą Allaha za to, że zgrzeszyli i wszystko jest okej. Idziemy. O, zobaczcie tutaj. Jest brama, jest kłódka, nie? Taka nawet nowa brama i kłódka. Ale tam po prostu nic nie ma i nikogo nie ma. I tutaj żeśmy rozmawiali na ten temat tego fenomenu. Tutaj po drugiej stronie są domy, mieszkają ludzie. Ale tutaj po tej stronie wszystkie działki. O tam. Tam była jedna bez płotu, tutaj z płotem. Tam kolejna parcela bez płotu. Wszystkie te działki kupują ludzie, którzy mają pieniądze i po prostu wykupują grunt. Jak ktoś ma pieniądze nawet, żeby postawić ogrodzenie, to stawia ogrodzenie. I tak trzymają te działki, nie? Taka inwestycja. Niektórzy je potem wynajmują biednym ludziom, których nie stać na kupienie swojej własnej działki, a inni to po prostu trzymają, nie? No, tutaj zupełnie zarośnięta i zaraz będzie widać bramę. O, zobaczcie, brama.
a tam zaraz będzie dżungla. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jakaś nowa budowa. Widać kolumny. No to nie jest typowa zabudowa, widzicie? No ktoś ma wyobraźnię i ma kolumny w środku i na zewnątrz. A ja tutaj cały czas idę z psami i... O, gimnastyka poranna. Bella, gdzie prowadzisz? Ale nie ma co narzekać, ładnie chodzą. O, ktoś zgubił buty. Jeden i dwa. A to rzadko jest, że dwa buty znajdziesz, bo z reguły są pojedyncze. Nie wiem, jak ci ludzie te wszystkie buty gubią. Popatrzcie, tutaj następny dom, widzicie, niedokończony. Takich niedokończonych inwestycji jest od groma i ciut-ciut. I to naprawdę my ciągle nie możemy jakby rozkminić, o co chodzi. O co chodzi? Kto te domy zaczął budować i pozostawiał? Nie wiem. Dzień dobry, mam nową przyjaciółkę. Ale fajna, nie? Boże, jaka to fajna dziecina jest. Wygląda jak potwór, ale to jest normalnie... Nie, po pijaku będziemy wchodzić. Piękna dziewczyna, aniołek. Przynajmniej do ludzi. Do dobrych ludzi. Bo tutaj pewnego dnia obroniła swoją panią. Słuchajcie. Jojo. Ja nie wiem, Paweł, może później będzie, ja to ja zjem sobie. Zupa rybna. Sam jaja, nie. Das ist Hummus für gleich für den Kartoffeln bestellt. Für zum Schnitzel, nie? Okay. I mamy gości dzisiaj. Jeny, jaka uczta. Mamy ryby, bakłażan. Tu nie mam pojęcia, co to jest. Ryż. I tutaj też nie wiem, co to jest. What is this? Chicken? Chicken, I think. Yes? Jakieś mięsko. No, jakieś mięsko, bynajmniej. No nic. A to jest ta fish? Tak, to jest ryba, tak. I tu jest sałatka z kiszonej kapusty, z czymś tam. Śledzie chyba? Idź ty pierwszy, jak się nie rozwali, to ja też wejdę. Ale widzę, że tu pierdolną ktoś. No, żadnej tragedii, to takie mogą być przecież. Aha, tutaj. No, obskubali. No trudno. Straty muszą być. Czyli takie lampy solarne, to tu tego wszystko jest. Tak. Nie ma problemu. To dobra rzecz, bo to za frajer, nie? Fajna rzecz. Drogie są po prostu, nie? Bo jedna lampa masz prawie 50 euro, nie? To jest jednak po kasy. Tak.